Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Nie ma, nie było w dziejach świata i sądzę, że już nie będzie. Dwóch takich narodów, jak nasi bracia, Madziarzy, czyli Węgrzy, i my Sarmaci, czyli Polacy, Dwóch takich narodów, które by łączyły aż tak ścisłe więzy, braterstwa, przyjaźni, które by się tak kochały na przestrzeni wieków. Jak właśnie dwa nasze narody. No po prostu nie ma czegoś takiego w świecie. To jest ewenement, to jest jedyny taki przypadek. I to powinniśmy pielęgnować, cenić sobie i z tego być dumnymi. Na to się złożyło wiele spraw. No, podobna to no, w historii przecież wiele nas łączyło, tak? Mieliśmy wspólnych świętych, królów, bohaterów i tak dalej. Bardzo często szliśmy, szliśmy jedną drogą dziejową. A poza tym, no, przede wszystkim pokrewny duch. Zarówno nasi bracia Węgrzy, jak i my. Stanow, stanowiliśmy zawsze rycerstwo przedmurza chrześcijaństwa. Węgrzy, podobnie jak my tutaj. Byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa. No, może jeszcze tam z drugiej strony Europy, Hiszpania, można by tak powiedzieć, tak? I dalej. Czyli mamy, mamy w sobie ducha rycerstwa przedmurza. Dalej. Mamy też jedyną niepowtarzalną w świecie kulturę szlachecką. Węgrzy, podobnie jak my. No, w przypadku Węgier też była y, dużą, duży procent populacji, stanowiła szlachta. No, u nas 10%. Na Węgrzech, no, już nie pomnę, ale w każdym tam dużo wyginęło. Później, ale mimo wszystko duży procent był szlachty, i to, i, i szlachta właśnie kształtowała naszą kulturę, naszą mentalność, nasz strój, obyczaj wszystko właściwie. My mamy, my mamy przejawiamy kulturę szlach na wskość szlachecką. I Węgrzy, i my Polacy. Więc to wszystko nas łączy. No oczywiście, no, skoro jesteśmy szlachtą pośród narodów świata, no właśnie to Węgrzy, my i jeszcze no, może w jakimś stopniu Gruzini, no niewiele jest takich, takich przypadków, no to też i z całym dobrodziejstwem inwentarza. Oczywiście, no, nigdy nie charakteryzowała nas przesadna oszczędność, ale za to byliśmy hojni, gościnni, waleczni itd., tak więc to wszystko nas łączy, nas zbliża. No nie będę już przypominał wszystkich dziejów e, zaprzeszłych, no. No, chociażby wspomnieć świętą królową Jadwigę, która właśnie nie była królową, tylko ściśle mówiąc, królem Polski, tak? to, był, to był nasz święty król, bo była koronowana na króla. Jadwiga Ande Andegaweńska, tak? Z Węgier przybyła. Jako młoda dziewczyna, piękna, ale jak niezmiernie energiczna. Od razu pierwsze co zrobiła to, to na rzecz Królestwa Polskiego odebrała grody czerwieńskie itd. No więc ona, ona po prostu no i, i potrafiła ofiarować swoje życie właściwie. No ona była w jakiś tam sposób młodzieńczy zakochana w tym swoim narzeczonym Habsburgu, ale potrafiła z tego zrezygnować. Po długiej walce zresztą. Ona nawet już siekierą chciała drzwi wyrąbywać, żeby się uwolnić, tak? Więc walkę stoczyła. Potem to była taka długa jej modlitwa pod tym hebanowym krucyfiksem czarnym w katedrze na Wawelu. Tam potem królowa Marysienka się modliła w czasie, w czasie bitwy wiedeńskiej pod tym samym krzyżem. No i tam właśnie Jadwiga stoczyła ze sobą duchową walkę, no i złożyła ofiarę z siebie. No wyszła za tego Jogajle, czyli Jagiełę po naszemu mówiąc, on zmienił, przyjąwszy chrzest, zmienił imię z na, z Jogailona, powiedzmy tak, bo tak to oryginalnie brzmiało i tak na Litwie się mówi, na Władysław. No i Władysław II. No, ale i, i świetnie się układały relacje między nimi, tak? No, główne, oczywiście, pierwsze skrzypce grała Jadwiga, ale w ważnych sprawach państwowych często dokumenty. Kontrasygnowali, prawda, i Jadwiga, i Władysław, no i to było bardzo zgodne, dobrze się układała współpraca. No ale w każdym razie do czego zmierzam. No ale to, to są dzieje stare, to można by takich przykładów dużo, dużo, dużo mnożyć. No ale spójrzmy na czasy na czasy późniejsze. Chociażby wojna bolszewicka, no, powstanie tam na Węgrzech, tak, gdzie Józef Bem, który no, niestety się potem zwiesił i się zbisurmalił, ale przeszedł na islam. No, jest to taka wstydliwa troszeczkę karta. No, ale był tak czy owak bohaterem, był. No, i został na, na, już na zawsze bohaterem wręcz narodowym Węgier. Jak yy, Sowieci stłumili powstanie węgierskie w 1956 roku, no, to zburzyli pomnik Bema. A pierwsze, co zrobili Węgrzy, to odbudowali ten pomnik. Bem, Apo. Byłem pod tym pomnikiem, no, więc oni otaczają wielką czcią, kultem tego właśnie generała Bema. No i yy, yy, też w czasie wojny bolszewickiej z kolei, no gdyby nie Węgrzy, to nie mielibyśmy naprawdę żadnych szans. Bo nam się kończyła amunicja. I wtedy Węgrzy przyszli z pomocą, po prostu ogłocili cały swój arsenał. To tam były niesamowite ilości pocisków, tam, zarówno karabinowych, jak i, jak i artyleryjskich. Po prostu, no, co mieli właściwie to dali? Na ogół nieodpłatnie nawet część to tam potem my w naturze spłacaliśmy, ale to, to, była, to był wielki dar ze strony Węgier, wielka pomoc, niesamowita i dzięki temu, że otrzymaliśmy, jeszcze ani Czesi, ani Rumuni nie, nie chcieli przepuścić, no jakoś tam oni tam z tą amunicją dotarli, natomiast chcieli Węgrzy również wziąć czynny udział. Tam już były przygotowane oddziały kawalerii węgierskiej i tak dalej, żeby wziąć udział w tej wojnie bolszewickiej, no ale ani Czesi, ani Rumunii ich nie przepuścili, no i to nie doszło do skutku. Natomiast amunicją nas rzeczywiście poratowali, dzięki czemu byliśmy w ogóle w stanie ten, nie tylko wygrać, ale w ogóle tę wojnę dalej prowadzić. Bo tam już było pusto po prostu w naszych składach amunicji. I to, i to węglom zawdzięczamy. Więc ten film taki tam, y, gdzie y, o, o wojnie bolszewickiej, prawda, rok y, 1920, no to jest strasznie przekłamany. Tam się pokazuje, tam jakieś... Y, Usinów, tak? Jak to, jak to oni tam też yy, walczyli yy, z Sowietami, i tam, i tam rozmawialiśmy z nimi przyjaźnie, i tak dalej. Tam jest też i dobry Moskal wyeksponowany. No, no są wyeksponowane rzeczy marginalne, natomiast to, co rzeczywiście istotne, czyli pomoc ze strony naszych najprawdziwszych braci Węgrów, to zostało przemilczane. Tam słowo nie ma na ten temat. A to powinno się wspominać, uwypuklać, i tak dalej. No, potem powiedzą tam niektórzy, no tak, ale, ale Węgrzy w czasie wojny z Hitlerem tam współpracowali, walczyli po stronie. No oczywiście, że tak. No i uważam, że bardzo dobrze. O co mieli dać się połknąć przez Sowietów? Uważam, że to był z naszej strony błąd. Że, że wtedy nie weszliśmy, w, już wiem jakie gromy się na mnie zaraz posypią, że nie weszliśmy w sojusz taktyczny z Hitlerem wówczas. No tak, ale to taki zbrodniarz. Nie, wtedy jeszcze nie był. I nikt tego nie wiedział, nie przewidywał i tak nie myślał. i bardzo prawdopodobne, że gdyby był inny układ sił, to do, do tego co się działo by w ogóle nie doszło. To znaczy nie doszłoby do zbrodni niemieckich na Polakach, ale też nie doszłoby paradoksalnie, może na pierwszy rzut oka, do Holokaustu. Bo były wtedy inne plany przewidziane, zresztą w Polsce, podobnie jak na Węgrzech. No, nie byłoby czegoś takiego jak prześladowanie Żydów. Na Węgrzech nie było. Były incydentalne przypadki tam najwyżej, ale nie było. Zresztą Horty Miklosz, regent Królestwa Węgier chronił i w ogóle Węgrzy byli inaczej nastawieni zupełnie. Tam Żydzi mieli rację bytu, podobnie Cyganie i tak dalej. Dopiero jak, jak weszli Niemcy, no to wtedy się zaczęli rozprawiać to jest inna sprawa, tak? ale to Niemcy, nie Węgrzy. I w Polsce byłoby podobnie. Teraz no, e, przecież Piłsudski, e, cokolwiek by nie powiedzieć, no, był mądrzejszy od Beka i Bekowi Beck, i zostawił swój testament polityczny, taki na wypadek wojny. Wyraźnie w punktach zawarował i ostrzegał. Mówił tak: do wojny przystąpić jako ostatni, nie wcześniej. Na samym końcu jako ostatni przystąpić do wojny. No stało się inaczej. Beck spowodował, że <laughs> jako pierwsi yy, przystąpiliśmy do wojny. No zupełnie odwrotnie, niż Piłsudski zalecał, tak? Następnie absolutnie nigdy nie walczyć na dwa fronty. No walczyliśmy na dwa fronty. Co było absolutną głupotą, przez co zresztą straciliśmy nasze elity. Straciliśmy majątek narodowy, straciliśmy no, głowę w ogóle, no po prostu taka pauperyzacja Polski nastąpiła straszna, a, a można byłoby tego uniknąć. Yy, przecież trzeba było się najpierw rozprawić z naszym najgorszym odwiecznym wrogiem tym na wschodzie a to tam, a, to, a, to, a ta rzesza Hitlera jestem przekonany święcie i tak by nie za długo upadła to nie miało szansy przetrwania aby a gralibyśmy w jednej drużynie z naszymi braćmi węgrami z katolicką hiszpanią włochami i bardzo życzliwą nam Hiszpani Japonią przepraszam I to była, to była szansa niewykorzystana po prostu. Yy, w, teraz. Także to, że z Hitlerem szli, tak, ale nigdy nie przeciw Polsce, absolutnie. Węgrzy nigdy nie występowali przeciwko Polakom, odmawiali wręcz. Jak Hitler żądał od Węgrów, żeby przepuścili wojska na teren Polski, to od odpowiedział mu yy, premier Węgier, Teleki Pol, hrabia telekipal, cytuję, to jest słynna wypowiedź, prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego, by nie wziąć udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce. I tego się Węgrzy, to nie tylko jeden premier, to była powszechne nastawienie, tego się Węgrzy trzymali. Jak z kolei w czasie okupacji zresztą. Tam, gdzie byli Węgrzy, tam Polakom się się świetnie wiodło, tak? Węgrzy przychodzili na przykład do polskich domów, Polacy zastraszeni. W pierwszej chwili myśleli, że to pewnie Niemcy, a oni pokazywali na przykład medalik, uśmiechali się, nawiązywali kontakt i dochodziło do tego, że Węgrzy goszczeni w polskich domach razem z Polakami śpiewali Boże coś polskie, na przykład, krzepili na duchu. Nie było żadnych aktów wrogości, wręcz przeciwnie. To było wciąż podkreślane to braterstwo, które nas łączy. I następnie, jak wybuchło powstanie warszawskie, tak? no też Niemcy żądali od Węgrów, żeby, żeby tam wzięli udział w tłumieniu tego powstania. No, Węgrzy odmawiali absolutnie. Pod żadnym pretekstem. Zresztą regent yy, królestwa Węgier, Horty Miklosz, yy, w, w rozmowie z generałem Lendzielem, węgierskim generałem, a Lendziel notabene znaczy Polak, yy, powiedział tak: Nie mamy czego w Warszawie szukać. Polacy są naszymi przyjaciółmi, a Niemcy towarzyszami broni. Nie wolno nam dać się wciągnąć w ich spór. Tak powiedział Horthy Miklósz, który zresztą był wielkim przyjacielem Polaków i nieraz to podkreślał. Dalej, I to, to powiedział potem ten węgierski generał właśnie, Lędziel, rozmawiał z, 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 z niemieckim generałem von Formanem, i tłumaczył mu, że to są takie więzy ścisłe, Węgrzy by się zbuntowali nawet, nie wykonaliby takiego rozkazu. On nie, on nie może brać udziału w żadnych działaniach zbrojnych przeciwko Polsce i Polakom. Tak? I mówi, że był bardzo wdzięczny generałowi von Formanowi, że on to przyjął ze zrozumieniem. Zrozumiał te relacje ścisłe, które łączą Węgrów z Polakami, i też i motywy, dlaczego, dlaczego odmawia, tak? Więc to. Yy, ale, ale to była zdecydowana odmowa ze strony Węgier. Nie, oni mieli wziąć w kocioł, mieli tam tak. Nieprawda, wręcz przeciwnie, jak Polacy się przedzierali tam gdzieś do, do puszczy Kampinowskiej czy coś, to Węgrzy przepuszczali, mało tego, że przepuszczali, dawali broń, którą, którą dysponowali, czy zarekwiowali, czy coś takiego. Dozbajali Polaków, pomagali jak mogli, a były też i liczne przypadki, nieodosobnione wcale, Węgrów, którzy brali czynny udział w Powstaniu Warszawskim, ale po stronie Polaków. Po stronie powstańców. I wielu Węgrów nawet zostało przez Niemców zamordowanych za, za udział w działaniach wojennych po stronie Polaków. No niby byli sprzymierzeńcami Niemców, ale. Silniejsze były więzi braterskie łączące ich z nami. Dalej. Był, był też ksiądz, jeden Węgiel w tamtym okresie, który się wypowiedział. Niestety nie, nie mogłem trafić, natrafić już na ten cytat. Kiedyś go miałem, gdzieś tam przepadł, no, ale to nie jest najistotniejsze. Ważne jest, w jakim duchu się wypowiadał ten ksiądz, Węgiel. Mniej więcej to było w ten deseń, że Węgrzy no, przejawiają szczególną miłość w stosunku do Polaków. No to są takie więzy niepowtarzalne, i jeżeli ktoś w sposób szczególny, jakiś Węg ktoś na Węgrze w sposób szczególny nie, Polaków nie kocha, to znaczy, że nie jest tak naprawdę Węgrem. Węgrzy to mają w swojej naturze, po prostu w swoich, w swoich dziejach, we wszystkim. To mówił pewien węgierski ksiądz. A z kolei niedawno zmarły, bo w marcu ubiegłego roku biskup George Snell, biskup pomocniczy diece, archidiecezji ostrzychomsko-budapesztańskiej, wyraził się tak. Gdyby kiedyś przyszło mi zmienić ojczyznę, to mogłaby to być tylko Polska. Ja też to mówię. Gdybym był zmuszony opuścić Polskę, i miałbym możliwość wyboru kraju, to wybrałbym Węgry na pierwszym miejscu. No tak, bo tam bym się czuł u siebie. I zresztą wielu Węgrów i wielu Polaków wypowiadało się tak, że, że zginąć. Gotowi byliby tylko za swoją ojczyznę, czyli Węgier za Węgry, Polak za Polskę i, a, i, jeż, i jeszcze za. Polak mówił i za Węgry, a Węgier dopowiadał i za Polskę. Więc gotowi byli wzajemnie oddawać życie za ojczyzny, za ojczyzny braci. I to było bardzo żywe. Dalej wspomniany już biskup Dzierży Snell. Tu już nie mam tego wiernego cytatu zanotowanego, ale w każdym razie, no, między innymi powiedział tak, nie ma drugiego takiego narodu jak Polski i z którym byśmy się tak kochali. No to prawda, no nie ma. I dlatego, kochani, jak ja słyszę te różne jakieś takie głupie wypowiedzi, jak na naszych braci Węgrów współcześni Polacy nieraz nieświadomi zupełnie. Po prostu plują, tak? A bo to z Hitlerem, tak? No, no, no i co z tego? Dzięki temu pomagali nam, zresztą od, y, y, od Ukraińców też nas bronili i jak złapali Ukraińców uzbrojonych, czy tam jakieś mieli kosy, cepy, czy cokolwiek, to tym, tym ich po prostu karali. A Polaków bronili zawsze. Dzięki Węgrom, Węgrzy wielu Polaków w czasie II wojny światowej uratowali. Dzięki temu, że mieli taką możliwość. A to tak, ale teraz to z Putinem. No co za głupota. No, no kochani, jak można aż takie głupoty bredzić? Po prostu Węgrzy i słusznie dbają o swój interes narodowy. Jeżeli mogą coś yy, zahandlować, załatwić dla swojego własnego narodu, z Moskalami, no to nie wahają się tego zrobić. To nie znaczy, że wchodzą w jakiś sojusz, że kochają ich czy coś takiego. Nie. Po prostu dbają o swój własny interes narodowy, czego nie można absolutnie powiedzieć o tych, którzy nami rządzą. Nie, oni dbają o cudze interesy, a nie o interes Polski. Przykład powinniśmy sobie brać właśnie z Wiktora Orbana i z Węgrów. Jak należy zadbać o to, co własne. Więc, kochani, mi się przykro, mi się płakać chce, jak słyszę, wielu współczesnych Polaków, jak takie bzdury wygadują. Na Węgrzech, no to, no to zupełnie inne nastawienie. Tam jest powszechna taka, powszechna życzliwość, miłość, poczucie braterstwa w stosunku do nas. Nawet w Budapeszcie, który jest w miarę odporny na wszystkich cudzoziemców, bo tam jest pełno turystów, tak? Ale nawet tam, jak słyszą, że Polak, no to się otwierają. A już, a już na prowincji to w ogóle, no to tam by yy, serca pootwierali, dusze by dali i tak dalej, tak? Jak byłem chociażby yy, w. w w Ostrychomiu, Estergom, tak? To no tak się ma do Węgier, jak, jak jak gniezno, powiedzmy, do Polski, tak? To tam w katedrze schodziliśmy do krypty, żeby tam, żeby tam ją zwiedzić i filmik nagrać i tam siedzi kasjerka przy okienku i wydaje bilety. No i byliśmy z takim, z takim Węgrem, który nas tam zawiózł, oprowadzał i tak dalej, no i, no i ten Węgier i taka kasierka była taka znudzona, taka sfrustrowana, taka, taka, a, tak, taka. taka e, jakby tylko miała wiecznie ziewać, taka tam siedziała, tak, z taką miną skwaszoną. A on powiedział jedno magiczne słowo tylko: lędziel, że jesteśmy Polakami. Ona się rozpromieniła po prostu. Nie, nie, absolutnie nie ma mowy o żadnym płaceniu. Polacy wchodzą po prostu. No i takie jest właśnie na Węgrzech nastawienie. Pomiędzy nastawieniem Węgrów do nas, pozytywnym, życzliwym, lojalnym, pomnym naszego całego dziedzictwa, naszego braterstwa, niepowtarzalnego w świecie, a nastawieniem współczesnych Polaków, niestety, przepaść zionie, mnie się płakać chce, jak na to patrzę i to wszystko słyszę, te głupoty rozmaite. Trzeba przywrócić to, bo to jest nasz skarb narodowy. Bra nasze braterstwo z Węgrami, nasza niepowtarzalna w świecie przyjaźń to jest nasz najprawdziwszy skarb narodowy, który, który powinniśmy sobie cenić i, i ze wszechmiar pielęgnować. Kochani, nie pozwólmy pluć na naszych najlepszych pod słońcem braci. Nie nazywajmy braćmi nikogo innego. Braćmi naszymi są tak naprawdę właśnie Węgrzy! I wala od naszych brać.